Dobra, z tego co widzę, to ludzie nawet pogląd mają. Teraz muszę pomyśleć, jak to zrobić, żeby zmierzyć tą temperaturę i żeby mnie nie zalało. Żebym nie wpadł do wody. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Mamy poniedziałek 23 września. Znajdujemy się w Turcji, na Rivierze Tureckiej, nieopodal Alani w hotelu Utopia World. Zapraszam was na film, w którym opowiem wam o aktualnych warunkach pogodowych. Zmierzymy sobie temperaturę wody w basenach w hotelu, w którym jestem, i w Morzu Śródziemnym. Pójdziemy tam na plażę na dół właśnie, która tam się znajduje. W filmie też wam oczywiście pokażę trochę hotelu, opowiem tutaj o ciekawostkach. No i na końcu filmu możecie zobaczyć sobie przykładową ofertę do tego hotelu. Zapraszam was na film, zaczynajmy. Hotel Utopia World, znajdujący się około 20 km za Alanią, czyli no daleko bym powiedział, na Rivierze Tureckiej. Od lotniska w Antalii to już jest naprawdę bardzo daleko. Chociaż niektórzy tu jadą na przykład 3 godziny takim transferem, niektórzy 4,5 godziny, także to różnie bywa, zależy od pory dnia, zależy od ilości hoteli, które macie po drodze do odwiedzenia. Natomiast tutaj też jest blisko drugie lotnisko, nazywa się Gazi Pasza Alania. My właśnie przylecieliśmy sobie tym razem na to lotnisko, także mieliśmy dość blisko z tego lotniska, bo jakieś 20 kilka minut i już byliśmy. Jeżeli chodzi o pogodę, jesteśmy od dwóch dni póki co tutaj, to no to jakieś 26-27 do 28 stopni w cieniu, słoneczko, jak widzicie, bardzo ładna pogoda, świeci, więc nie ma co narzekać, nie jest jakoś gorąco, nie ma też upałów, w nocy trochę ponad 20 stopni, także też całkiem przyjemnie, nawet bez klimy można spokojnie spać, także to jest spoko według nas. No i jeżeli chodzi o prognozy pogody na wieży tureckiej, no to tak właśnie ma nawet troszkę być cieplej, po 30 nawet. Zapowiadają wstępnie jakieś, że jeszcze ma przyjść kilka dni jakichś upałów, takich po 30 kilka stopni. Zobaczymy. Będziemy w Turcji, będziemy to relacjonować, także obserwujcie nas na bieżąco na naszym kanale na YouTube, no i też na Facebooku, bo tam będę wrzucał praktycznie codziennie jakiś taki filmik krótki, mówiący co tam się dzieje, co tam u nas, też będę wspominał o pogodzie, także zapraszam serdecznie też na naszego Facebooka Rodzina Czesiów w Podróży. Jeżeli chodzi o Wybrzeże Egejskie, no to minimalnie chłodniej, znaczy temperatura w dzień jest podobna, tyle że w nocy jest trochę chłodniej, tak widziałem 17 stopni, także noce troszkę chłodniejsze, przez co domyślam się, że morze i baseny będą chłodniejsze niż tutaj na Rivierze. Jakie są tu, to zaraz pójdziemy właśnie to sprawdzić i będziemy mierzyć temperaturę wody w basenach, które się znajdują w Utopii, a trochę ich jest. Tutaj ten hotel jest zbudowany tak kaskadowo. Myślę, że to jest wyjątkowy hotel na Rivierze Tureckiej pod tym kątem, no bo tu jest raczej płasko. Może trochę w Kemer są takie hotele na jakimś wzgórzu tutaj na Rivierze, ale no, przypomina on bardziej te hotele, które możecie znaleźć na Wybrzeżu Egejskim, aniżeli na Rivierze Tureckiej. Także nam się to bardzo, bardzo tutaj podoba. Także myślę, że jeżeli chcielibyście w następnych dniach przyjechać do Turcji, to jeszcze jest super, super moment. Są jeszcze lasty, chociaż powiem wam szczerze, że już jakiegoś wielkiego wyboru nie ma. My też szukamy dla was tych hoteli, szukamy wyjazdów, także dość na bieżąco widzimy, co się dzieje. Ale jeżeli byście chcieli, żebyśmy właśnie jakąś ofertę dla was przygotowali, no to dajcie znaka tutaj do Utopii, to raczej miejsc już w najbliższym czasie nie ma, to już raczej na przyszły rok. Natomiast jeżeli chcielibyście, żebyśmy poszukali właśnie jakieś wasze indywidualne preferencje, to śmiało odzywajcie się do nas za kawkę taką za 49 zł, się tym chętnie zajmiemy. A jeżeli zarezerwujecie później przez nas, bo po prostu możecie to zrobić tak jak w normalnym biurze podróży, no to my zwrócimy wam chętnie tą opłatę za tą kawkę. Także chodźmy, zobaczymy jaką temperaturę ma ta woda w tych basenach na 23 września. Ja znajduję się na tarasie, gdzie jestem dość wysoko właśnie, jak widzicie. Tutaj pode mną jest taki basen dla dorosłych. On jest chyba 16+, z tego co pamiętam. Zaraz sobie tam zejdziemy, no ale też pójdziemy oczywiście zobaczyć najpierw główne baseny i jeszcze odwiedzimy aquapark, który jest w takim lesie zacieniony, więc tam woda może być chłodniejsza. Zaraz się o tym wszystkim przekonamy. Jesteśmy przed wejściem do hotelu. Jak widzicie, widok tu jest naprawdę, naprawdę niesamowity. No i tutaj schodzimy sobie na dół. Tu jest główny taki basen. Jest tu też wejście do restauracji głównej. Jest bar basenowy. Jest też taki brodzik, także zaraz zobaczymy, jaką temperaturę ma woda. Tam termometr, widzicie, trochę słońcu pokazuje 30 stopni. Także no myślę, że 30 to nie ma,
ale 27, 28 może spokojnie być. Tu jest właśnie 20 do restauracji, właśnie się obiad zaczyna. Także właśnie można do restauracji wejść, zejść z zewnątrz i myślę, że większość osób chodzi właśnie z zewnątrz, które szczególnie mieszkają w willach, tak jak my, w tych domkach. A można też wejść od środka, właśnie zjechać windą, jeżeli macie pokój w środku budynku. No i dobra, i zaczynamy, mamy taki brodzik 38 cm. Widzicie, trochę zacieniony, trochę nie. Zobaczmy, jaka temperatura. 27 stopni. No jest tak przyjemnie, bardzo przyjemnie jeszcze. Nie jest to ani jakoś, nie jest to zupa, ale nie jest też zimno, wiadomo. Dobra, chodźmy, zobaczmy, tutaj mamy taki duży, właśnie taki główny basen, on jest naprawdę spory, ale widzicie, luzik, miejsce jest, naprawdę nie ma tłoku nigdzie, 152 cm i zobaczmy, jaka tu jest temperatura wody. Trochę cieplej, bo jest bardziej na słońce moim zdaniem, 27,5 stopnia, także pół stopnia różnicy. Idziemy sobie tu, jego można też trochę nazwać jako taki infinity pool, prawda, no bo widok możecie mieć z niego nieziemski, ale jakby patrzycie sobie na morze, tam w stronę gdzieś Cypru, bo tam jest na południe gdzieś 300 km jest wyspa Cypr. A my sobie idziemy dalej i na dole będzie kolejny basenik, który już wam pokazuję i to jest jeszcze bardziej, bym nazwał to infinity pool. Więc o, zobaczcie tu. Ogólnie wam powiem właśnie odnośnie leżaków i tak dalej, że powiem wam szczerze, że o każdej porze dnia teraz wszędzie znajdziecie sobie jakieś wolne leżaki, więc no w ogóle nie ma tutaj z tym problemu i niby hotel jest pełen. Byliśmy tu na początku czerwca pierwszy raz i wydaje mi się, że trochę więcej ludzi było, ale też nie było z tym problemu. Ludzie się naprawdę rozchodzą po tym hotelu, także jest mega, mega luzik, zobaczcie. Mamy taki basenik i tutaj to już naprawdę infinity, też 1,52 m. Zobaczmy wodę. O, tutaj 27,7 stopnia, także cieplutka. Tam chyba jakbyśmy poszli, to jest wewnętrzny basen, no ale mówmy się, to na ten moment nie jest najważniejsze, może później tam pójdę. No i tutaj właśnie mamy takie jeszcze taką bramkę do tego basenu, co wam mówiłem, pokazywałem wcześniej, 16+. Schodzimy sobie do niego. Zobaczcie, schodami, trochę schodów trzeba pokonać. Silence area to się nazywa, nie? Czyli taka strefa ciszy. 16+. I spoko. I moim zdaniem takie miejsca są bardzo, bardzo potrzebne. Uważam, że to jest jedno z fajniejszych takich miejsc w hotelach, które byliśmy tutaj. Naprawdę jest takie oddzielone. Chociaż bar jest tu uboższy niż te główne bary i za to daję tutaj minusa. Ogólnie rzecz biorąc, bo jeżeli jest to basen dla dorosłych, to uważam, że powinien być bar no, wyposażony tak jak wszystkie inne, na maksa, że tak powiem, nie? A nie trochę, że tak powiem, słabiej, no bo bez sensu. A i tu toalety są na dole, bez problemu, także też spoko. Wchodzimy, zobaczcie, relax pół, 16+, 1,48 m, tutaj głębokości. Po schodkach można wchodzić, zobaczmy. 28 stopni, najcieplejszy do tej pory. No tak, ale on zdecydowanie jest, zobaczcie, na słońcu, tylko tutaj taka tutaj nad nim budowla, co to jest taka scena, gdzie są mini disco, więc jest też jakoś pomysłowo, z widokiem niezłym. I jeszcze wam ten bar właśnie pokażę. On jest właśnie słabiej wyposażony. Tutaj mamy chyba tylko, wodę można sobie tu wziąć elegancko. Dużej nie ma, co prawda jest ekspres do kawy i mamy tu, zobaczcie, do wyboru takie koktajle. 6. No właśnie, a tam na górze mamy ze 30, jest piwko, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi, ale spory ten basen i też leżaki bez problemu znajdziecie. No dobra, to tutaj z basenów, takiej głównej części tyle. Zaraz może wejdę, zobaczę, czy tam na ten wewnętrzny basen obczaję, jak on wygląda. Zmierzymy tam jeszcze temperaturę. No i będziemy się kierować w stronę, słuchajcie, Aqua Parku. Kawałek muszę przejść, żeby tam dojść, no bo naprawdę hotel jest w ogromnym terenie i to na pewno nie jest hotel dla osób, które nie lubią chodzić po schodach, mimo że są windy, no ale tu już na przykład na ten basen nie ma windy, także nie polecam. Dla mnie to dobrze, bo spalę więcej i wiem, że to jedzenie, które tutaj zjem, po prostu nie zostanie ze mną, tylko je spalę. Idziemy.
tego pobytu w Turcji będziemy aż w 10 hotelach all inclusive, 5 gwiazdek na Bierze Tureckiej. Hotele to będą takie jak Xanadu, Resort Ascalara, Bayalara, Delfin Deluxe, Adora Deluxe czy A Good Life Utopia, między innymi. Ewelina oczywiście będzie nagrywać relacje z tych hoteli dla Was specjalnie i montować od razu, prawdopodobnie po pobycie w tym hotelu. Będziemy też uploadować na nasz kanał te filmy. Oczywiście będziecie mogli zobaczyć w kolejnych miesiącach. Natomiast jeżeli chcielibyście widzieć od razu filmy, które uploadujemy na nasz kanał, które wrzucamy na nasz kanał, to macie taką opcję. Możecie tutaj wesprzeć nas na stałe. Jest taki button pod każdym z naszych filmów wesprzyj. Klikacie sobie w ten przycisk, którymi możecie nas wesprzeć. Pierwszy to jest kawka z czesiami, to kosztuje, tutaj macie ceny w lirach, ale oczywiście będziecie mieli w złotówkach, niecałe 10 zł za miesiąc. Druga opcja to jest właśnie filmy przed wszystkimi. Dzięki tej opcji zyskujecie właśnie dostęp do tych wszystkich wgranych nowych filmów z tych wszystkich właśnie hoteli, w których będziemy, no i wszystkich innych naszych relacji, bo to nie będą tylko hotele, tylko też relacje z na przykład sklepów, z miasta, może z jakiejś wycieczki, no i w przyszłości też z innych naszych podróży, także serdecznie zachęcam do zostania tutaj naszym takim wspierającym. Będzie nam bardzo miło, że doceniacie naszą pracę w ten sposób, a Wy dostaniecie dostęp do naszych materiałów. Jest też trzeci poziom, w którym zyskujecie do nas jeszcze dodatkowe bonusy. Planujemy takie live'y robić tylko dla właśnie wspierających z tej półki. No i możemy Wam pomóc w organizacji wakacji też na własną rękę albo przez biuro podróży już po prostu za naszym pośrednictwem. Także dziękuję bardzo Wam serdecznie za każde wsparcie. Już kilku wspierających z nami jest. Bardzo mi miło, pozdrawiam Was serdecznie, no i lecimy dalej. Dobra, postanowiłem zobaczyć ten basen wewnętrzny też i Wam go pokazać. Gdzie on tutaj się znajduje? Tu? Nie, to są basauny i tak dalej. Pan mówił, żebym szedł... A, tutaj jest jeszcze korytarz. To idziemy dalej. Gdzie jest ten basen? Nie no, tu go nie ma na pewno. Szukamy. Dobra, udało mi się znaleźć. Łatwo nie było, ale jednak udało się. O, nawet pani ratowniczka tutaj siedzi. No i mamy basenik elegancki, mamy brodzik, także... A, jacuzzi jeszcze jest, zobaczcie. 8:30, 18:00. Dobra, temperaturę wody sprawdzamy. To wiecie, też na takie 25,4, najchłodniejsze. To jest śmieszne. Wiecie, na te takie właśnie, jak już naprawdę chłodniej, no to jest po to, żeby tak korzystać z jacuzzi. Zobaczmy, to powinno być cieplej, co nie? Z widoczkiem. No i nie jest cieplej, 25,7. Ciekawe to jest. Może pójdę zaraz na recepcję, słuchajcie, się zapytam w ogóle właśnie, jak to jest z tymi basenami, kiedy oni aquapark zamykają i tak dalej. 37 cm brodzik i Wam powiem to. Teraz zobaczymy, jeżeli będzie, bo na recepcji widziałem dużo ludzi, 25,6 stopnia. Także, a 1,50 m ma duży basen. Także pójdę, spróbuję się dowiedzieć właśnie, kiedy oni aquapark, bo opowiadaliście o to, czy tu są podgrzewane baseny i tak dalej. No z tego wiem, co nie ma i nie wiem, kiedy aquapark zamykają, także pójdę się zapytać, tak jakby, kiedy oni kończą ten sezon taki letni. Idę, zobaczę. I już wszystko wiem, kochani. No jeszcze Wam nie powiedziałem, że ten wewnętrzny basen znajduje się wewnątrz spa, także trzeba wejść do spa i iść do końca korytarzem i jego tam znajdziecie. Zapytałem się pani na recepcji, jak to wygląda tutaj właśnie z sezonem i aquaparkiem, na który właśnie zmierzamy, i z basenami. Także standardowo zamykają aquapark na koniec października, 31 października, powiedziała mi pani, ale to zależy też od pogody, od obłożenia hotelu, także jest szansa, że on może być jeszcze chwilę, dosłownie chwilę dłużej otwarty, co nie znaczy, że tak będzie, bo jeżeli będzie pogoda słaba albo nie będzie dużo ludzi, no to oni go zamkną na pewno. No i zapytałem się o podgrzewane baseny, to pani powiedziała, że jedynie ten w spa jest podgrzewany, chociaż jak widzieliście, wcale nie jest w nim jakaś teraz ciepła woda, no ale można zakładać, że może później troszkę bardziej go grzeją. Także myślę, że już wszystko wiecie na temat tutaj basenów, jeżeli chodzi o Utopia Walk. My zmierzamy do aquaparku, idę z lobby, schodzę właśnie takim zejściem, można też zjechać windami, można zejść schodami. Za mną widzieliście, pojechał taki bus i to jest bus, który może Was zawieźć z
lobby właśnie na, do wejścia na plażę. Nie do końca na plażę, to wam pokażę dlaczego, jak zaraz tam pójdziemy. Najpierw się wybierzemy na aquapark, no ale opcji jest kilka, żebyście się dostali i na aquapark, i na plażę. Mówię, na plażę, na aquapark możecie zejść tym zejściem, którym ja teraz idę od lobby. Możecie zjechać czterema windami, a możecie pójść po schodach. Także takie są trzy opcje, a na plażę, no to w tym zejściem można zejść też po schodach, albo bus was może zawieźć, także są trzy opcje. My w tym momencie zaczniemy od aquaparku, pomierzymy tam temperaturkę wody w basenach, no i wybierzemy się jeszcze na plażę, także chodźmy. Mamy drogowskaz na aquapark, skręcamy w lewo, no tam zobaczcie jaki strefa chillu, jakieś hamaczki, tu jest też boisko do siatkówki, jest tam do tenisa też kort, no i takie boisko do kosza, widać w oddali. No to są te wille, takie właśnie domki, w których można mieszkać, my właśnie sobie mieszkamy w takiej jednej, w czerwcu też w takiej byliśmy, no i powoli zacznie wyłaniać nam się aquapark. O, tu jest też taki, jakby to nazwać, park linowy, coś tego typu. Można sobie tu pochodzić, także tutaj jakieś 5 minut. Myślę, że powiem wam szczerze, że chyba najszybsza droga jednak to zejście z lobby takie. Po schodach się dłużej idzie, mam wrażenie, i windami też się dłużej jedzie, także najszybciej chyba jest tędy. Zbliżamy się do aquaparku, zaraz będziemy mierzyć temperaturę. Tak się prezentują zjeżdżalnie z góry, teraz są wyłączone. Między 12 a 13 jest przerwa. Ale powiem wam szczerze, że i tak długo są otwarte, bo od 10 właśnie do 12, a później od 13 do 17, także bardzo długo. No i tu jest taka rzeka, rwąca rzeka rafting. Jeżeli chcecie zobaczyć właśnie mój przejazd tą rzeką, to w naszym filmie z Utopii World możecie go zobaczyć. W opisie do tego filmu możecie znaleźć link do naszego filmu, bądź wpiszcie na naszym kanale Utopia World, na pewno go zobaczycie. Także tu są takie cztery, jak widzicie, zjeżdżalnie. Tu jest jeszcze taki lejek, no i taki jeszcze jeden tunel. I tam jest taki większy basen, zaraz tam oczywiście zejdziemy. No i dalej też są jeszcze dla dzieciaczków zjeżdżalnie, które chyba są czynne cały czas, jak jest na aquaparku otwarty. One teraz działają, także idziemy w tamtym kierunku. No i dobra, zaczniemy sobie mierzenie tej rzeczki takiej, która jest raftingiem. Tam wyżej są wodospadziki. No i będziemy schodzić niżej po zjeżdżalniach, 85 cm głębokości. O, tu muszę się trochę nachylić, powiem wam szczerze. Zobaczmy, 25 stopni, także już bym nazwał tą wodę rzeźka, ale nie, spoko jest. Wczoraj z Czesiem z tego korzystaliśmy i naprawdę było spoko. Zejdźmy tu sobie na dół, gdzie wypływają właśnie te dwie duże zjeżdżalnie, ten lejek i no i taki tunel, także to zobaczymy, później tamten kompleks czterech będzie przed nami. Zobaczmy. Tu mamy 1,20 m głębokości, a temperatura podobna, 25,4. No jednak powiem wam szczerze, że to, że to jest takie zalesione, taki widzie lasku, no to robi swoje, że ta woda będzie trochę chłodniejsza, mi się wydaje. No ale też macie dużo więcej cienia, nie? To też ma swoje wszystko plusy i minusy, wiadomo. Leżaków oczywiście pod dostatkiem, bez problemu, o każdej godzinie znajdziecie sobie tutaj miejsce. Teraz idziemy tutaj, kompleks jest tutaj zjeżdżalni. Zobaczymy temperaturę tutaj. A co tu piszą właśnie na tym? Na tablicy? No takie jest przekreślone, nie wiadomo ile do końca, niby 20-30, to nie wiadomo. 1,17 m tutaj głębokości, a temperatura? No trochę cieplej, prawie 26 stopni. Może bardziej na słońcu jest to basen, widać dlatego. Zobaczcie, tak to wygląda, są bardzo fajne zjeżdżalnie. Ula też bez problemu może z nich zjeżdżać, czyli nie mają tu jakichś, wiecie, przesadnych restrykcji. Także nasza właśnie 4-latka bez problemu jej to pozwalają zjeżdżać. No i dobra, zobaczmy sobie tutaj główny basen. Jeszcze zejdziemy tam na brodziki dla dzieciaczków po tym. Główny basen jest nawet też spory, tak trochę zacieniony, trochę na słońcu. Widzicie, też bardzo dużo leżaków i bardzo dużo wolnych leżaków. O której by się nie przyjść, to tak wygląda. Także sprawdźmy. O, tutaj nawet ma cieplejsza, 26,4 stopnia, tutaj z tych 1,50 m głębokości. No i dobra, idziemy sobie tam na dół jeszcze do brodzików. Schodzimy, tutaj zobaczcie, macie grzybka, tak jak wam powiedziałem. Tutaj to zjeżdżanie, mam wrażenie, że działały cały dzień, tak jakby jak aquapark dostępny. Także to jest spoko, 40 cm ten grzybek. O, tutaj zobaczcie, 35 stopni pokazuje termometr na słońcu, także cieplutko. 24,8 stopnia mamy w brodziku. A tu pokazują, zobaczcie, że 28 mają, tak, baseny.
No nie mają. I tu 80 cm, taki drugi brodzik dla dzieciaczków. Jest 25 stopni. Także tak to tutaj wygląda. No to cóż, kochanie, została nam plaża, więc zmierzamy na plażę, a to już naprawdę trochę mi zajmie, bo muszę dotrzeć do tego skrzyżowania, gdzie skręciłem na aquapark i udać się na plażę. Także idziemy. Zobaczcie, jestem w drodze na plażę i macie, dokąd dojeżdża ten bus. Właśnie dojechał z lobby, który może was tu przywieźć. O, jedzie. Zabiera ludzi i jedzie do lobby. No, no i w drugą stronę z lobby możecie jechać tutaj na to miejsce. Zaraz wam pokażę od tego miejsca jeszcze, jaką drogę trzeba pokonać na plażę. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie dojechał bus. I teraz, patrzcie, tu są jeszcze jakieś schodki. Można sobie tu umyć nóżki. I mamy jeszcze trochę schodów, widzicie, na taką kładkę. Będziemy musieli ją przejść. I no i windą jeszcze będziemy musieli zjechać. Także no trochę trzeba, że tak powiem, tutaj zachodu, żeby na plażę się dostać. No i z wózkiem też już. To jest jakiś, że tak powiem, wysiłek. Także to bierzcie pod uwagę. Jeżeli priorytetem jest dla was plaża, no to niekoniecznie tutaj ten hotel będzie najlepszym wyborem. Są o wiele lepsze, jeżeli chodzi o plażowanie. Natomiast no widokowo tutaj na rywierze myślę, że to jest topka. Tak coś za coś. Schodzimy po tych schodkach elegancko. Jest kładeczka nad główną trasą tutaj. Już za Alanią. Już jesteśmy za Alanią. To nie jest już Antalya Alania, tylko za Alanią. Idziemy, tutaj widoki piękne. Można obserwować jadące pojazdy na dole. I zaraz tu zobaczcie, ile bananów rośnie. Całe wzgórze porośnięte bananowcami. A też jest taki przyjemny widok. Taki trochę egzotyczny już bym nazwał, bo jednak no, u nas bananowce nie rosną. Tam już trochę widać jedno zejście do wody. W ogóle tak jakby też jest ta plaża podzielona na takie dwie części. Są dwa bary. Zaraz wam trochę pokażę. No i wydaje mi się, że w ogóle w czerwcu ta część tutaj po prawej była zamknięta, a teraz jest otwarta. I widzę, że przesuwają też to zamknięcie, bo wczoraj bliżej było zamknięte, może większe fale były, to dlatego. Ogólnie my też możecie sobie spojrzeć na właśnie mojego live'a z wczoraj, to tutaj przyszedłem na plażę. Dobra, dobijamy do windy. Zaraz sobie klikniemy przycisk, no i zjedziemy na dół. Dojechaliśmy po krótkiej chwili i jest plaża. Naszym oczom ukazuje się falki eleganckie tam, zobaczcie, ile ludzi się kąpie. Tutaj z mola sobie schodzą po schodkach, no też spoko. Ja tutaj zmierzę gdzieś temperaturę, postaram się tutaj bardziej przy brzegu, bo tam musiałbym jednak po tych schodkach blokować trochę ludzi, więc nie chcę, nie chciałbym tego robić. Albo pójdę w prawo, słuchajcie, o, pójdę w prawo, tam jest niżej do tej wody, żeby zejść, więc trochę może mi się uda bardziej, żeby nie przy brzegu. A tutaj, jeżeli chodzi o to, jest trochę piachu, to bardziej taki żwirek, żwirkowo-piaszczysta. Nie jest tak bardzo duży spadek, taka średnia bym powiedział ta plaża. Jest też jakiś taki mały placyk zabaw. Tam jest bar z przekąskami po tamtej stronie, już otwarty, także spokojnie możecie sobie jeść. Nie musicie wbijać na górę. No i są dwa bary z piciem. Właśnie tam przy barze z przekąskami jest jeden, a drugi w tamtym kierunku. Zaraz wam go pokażę. Bar jest tutaj. Po prawej stronie widzicie leżaków też do wyboru, do koloru. Tu jest taki do picia, oczywiście woda, jakieś ajrany, kawka, herbatka, napoje, takie ubogie menu, też wam to pokażę. To samo mniej więcej co na basenie dla dorosłych, nawet 5, tam było 6 do wyboru. Piwko 10-17.30, krzesełka do siedzenia, no i mamy takie tutaj schodki do morza. No i chyba zaraz tak będę musiał zmierzyć tą temperaturę, bo inaczej to nie da rady. Jest też prysznic. Zaraz muszę pomyśleć, jak to zrobić, żeby mnie to nie podlało. Ale ładny kolor ma wody, trzeba to przyznać. Dobra, z tego co widzę, to ludzie nawet pogląd mają. Teraz muszę pomyśleć, jak to zrobić, żeby zmierzyć tą temperaturę i żeby mnie nie zalało. Żebym nie wpadł do wody. Kilka jest tutaj zmiennych. Trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. Ja nie kąpać się nie zamierzam. Ale powiem wam, że po zamoczeniu nóg już czuję, że dość ciepła ta woda. 20. O, a te mamy zalało. 28,2 stopnia. A myślałem ci, że powiem, że może być nawet cieplejsza.
No ale to nadal jest bardzo, bardzo ciepło i pamiętajcie, że woda w morzu ochładza się powoli, nagrzewa się powoli. To nie jest tak jak w basenach, że szybko się nagrzeje, szybko się ochłodzi, także jeszcze przez dłuższy czas powinna być przyjemna i ciepła ta woda. Tym bardziej, jeżeli będzie taka właśnie pogoda, a widzicie, jaka jest lampa, czyste niebo. Kochani, sprawdziłem dla Was przykładową ofertę do hotelu, w którym aktualnie się znajdujemy, z którego jest ten film, czyli Utopia World. I zobaczcie, no wakacje, patrzymy od razu na wakacje. W przyszłym roku wziąłem dla przykładu dwie osoby dorosłe, jedno dziecko, które będzie miało w przyszłym roku 9 lat. No i to w okresie właśnie wakacji szkolnych. 29 czerwca wylot do 6 lipca z Warszawy, 11 711 zł za wszystkich, czyli za rodzinę właśnie 2 plus 1. I tu macie pokój właśnie villa willi, czyli właśnie taki jak my dokładnie mamy. Możecie zobaczyć, jak ten pokój wygląda w naszym filmie z Utopii, który znajdziecie w opisie do tego filmu. Albo możecie sobie wziąć też pokój trochę drożej, jest 500 zł drożej w budynku głównym. No naszym zdaniem, my wolimy akurat pokój w willi, nam się bardziej podoba. Nie byliśmy co prawda w hotelu w budynku głównym, ale w pokoju, ale dla nas te wille są naprawdę, naprawdę super wystarczające, także pamiętajcie, że jeszcze kupując teraz we wrześniu, to macie 5% zaliczki i możecie elastyczną zmianę zrobić tak naprawdę 30 dni przed wylotem. Możecie zmienić i termin, i hotel, i pokój, także myślę, że to spoko opcja, żeby kupić takiego firsta. A jeżeli na przykład chcielibyście przylecieć trochę wcześniej jednak niż już wakacje szkolne, bo macie, nie wiem, dziecko na przykład nie w wieku szkolnym, albo po prostu no, chcecie mu zrobić jeszcze trochę wolnego, to zobaczcie sami tutaj na przykład. Myślę, że tak od połowy maja to już śmiało możecie założyć, że baseny będą ciepłe. My byliśmy na przełomie maja i czerwca pierwszy raz w tym hotelu i naprawdę było już bardzo ciepło. Weźmy sobie tak z około 20, powiedzmy, maja. Też z Warszawy wylot zrobimy 7 nocy. Taki przykład. 20, powiedzmy, maja, 27, to zobaczcie, 8,5 tysiąca, także. Także cena spoko, zapraszamy do kontaktu z nami, przygotujemy ofertę pod ten hotel, bądź jeżeli chcielibyście, żebyśmy poszukali dla Was wakacji pod Wasze indywidualne preferencje, to też chętnie się tym zajmiemy za kawkę, a jeżeli później kupicie za naszym pośrednictwem, no to zwracamy Wam koszt tej kawki, czyli 49 zł. Dzięki i zapraszamy do kontaktu. No i cóż, kochani, podsumowując, jak widzicie, w Turcji, na Rivierze Tureckiej pogoda piękna, ale i w całej Turcji, z tego co widziałem w ostatnich dniach, coś tam nawet popadywało i wiecie, jaka to była różnica? Na przykład u nas burza przyszła o 23, była 2 godziny intensywnie, a 50 km dalej w Inczeku od 16 padało i to tak zdrowo, także 50 km różnicy i może być diametralnie inna sytuacja. Tak to się szybko tu zmienia, natomiast to było bardziej takie, myślę, straszenie, jakieś tam chmury i tak dalej. Teraz w zapowiedziach ma być cały czas lampa, piękna pogoda, nawet możliwe nie będą upały w najbliższych dniach, ale na wieczór myślę, że warto wziąć już sobie jakąś bluzę, jeżeli się wybieracie do Turcji w najbliższych dniach, bo wieczorki już są, nie są takie gorące, nie są takie upalne, a tym bardziej na Wybrzeżu Egejskim. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tutaj z tego hotelu naszych odcinków z Utopii World, to tutaj Wam wrzucam właśnie taki spacer po tym hotelu, co tu się dzieje, jakie są atrakcje, pokój też pokazujemy, naszą willę, a tu Wam wrzucam, co możecie zjeść dobrego w tym hotelu, także zobaczcie sobie sami. Jeżeli chcielibyście wybrać się do tego hotelu, to dajcie nam koniecznie znać, przygotujemy Wam ofertę i pomożemy w rezerwacji. Trzymajcie się, miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam w najbliższych dniach kolejne filmy, kolejne relacje pogodowe i relacje z hoteli, a jeżeli chcecie codziennie wiedzieć, co u nas, to zajrzyjcie do nas na Facebooka i Instagrama. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.